Kiedyś płyty nagrywali nieliczni. Ci, którzy przeszli przez ogromne sito, jakby no, z tych stopni dostępu byli ludzie wytwórni, ktoś gdzieś występował. To była wielka rzecz, nagrać płytę. Teraz płytę może nagrać każdy, po prostu może sobie wypalić na CD albo wydać samemu na drukarce luksusowej, laserowej. Więc w tym sensie teraz jest łatwiej. Łatwiej jest także dlatego, że no, globalna wioska, internet jako taki sprawił, że jeżeli ktoś wspaniale w małej wiosce w Mongolii gra i jest podłączony do tego internetu i ktoś zwróci na to, to się przez pączkowanie jakby ujawni. Ktoś będzie mógł opowiedzieć tę swoją historię. Kiedyś nie mógł, więc to są wielkie błogosławieństwa internetu. Natomiast po stronie tych rzeczy, które uważam, że jest trudniej, to jest sprawa, w której tych podmiotów artystycznych jest nieporównywalnie więcej. Inaczej, ich jest pewnie tyle samo ludzi ma ochotę uprawiać sztukę, ale one są jakby w przestrzeni komunikacji, że możemy medialnej, wszędzie, medialnej, myślę to o internecie, czyli zalew tych informacji jest gigantyczny i z tego też trzeba wyłuskać pewne rzeczy i to się może dziać na różnych płaszczyznach. No, mogą to lubić ludzie i z jakiegoś powodu ktoś może stać się popularny w krótkim czasie. Są takie kariery internetowe, bardzo oddolne, że tak powiem. Nie ma tutaj żadnych decydentów, nic, tak się po prostu dzieje. Inną rzeczą, która jeszcze chciałem zwrócić na to uwagę, to jest ciekawe, która wydaje mi się w tych nowych czasach, w których żyjemy teraz, szczególnych, może być utrudnieniem, to w mojej dziedzinie na przykład przez tą różnorodność i dostęp do informacji wszelkiej, trudniej powiedzieć, przemawiać swoim indywidualnym głosem. Mam takie poczucie, że i to właściwie dowodzi tego nawet historia muzyki, którą się zajmuję, że muzycy z lat 60., 50., 40., nawet 70. byli znacznie bardziej osobni, znacznie bardziej wyraziści. Oczywiście dzieje się tak za sprawą tego, że całe bogactwo muzyki jest osiągane w tym momencie poprzez internet. Więc każdy może się inspirować z tysiącami, milionami, nie wiadomo jak to multiplikować, rzeczy. I być może to sprawia, że ten głos jest uśredniony. Są inne zupełnie okoliczności właśnie przez internet, przez przepływ informacji, przez tę globalną wioskę, ale twórczość ma się dobrze i ludzie cały czas młodzi, i w średnim wieku, i wszyscy, którzy mają imperatyw twórczy, cały czas coś tworzą fajnego i to cieszy.